Linia kolejowa Bydgoszcz-Koronowo, działająca w latach 1895-1970, to linia kolei wąskotorowej. Na trasie odbywał się ruch zarówno towarowy, jak i osobowy. Kolejka była często jedynym połączeniem ze światem dla małych miejscowości powiatu bydgoskiego. Pełniła ważną funkcję w turystyce regionalnej, dowożąc mieszkańców Bydgoszczy do kompleksów wypoczynkowych i sanatorium w Smukale. I opławcu. Linia biegła przez kilka przepraw na kanale Bydgoskim i Brdzie. Z czego na największą uwagę zasługuje most niedaleko Koronowa. Jest to najwyższy tego typu obiekt w Europie. Zawieszony 18 metrów nad lustrem Brdy, most kolejki wąskotorowej jest arcydziełem techniki. Przeprawa została przerzucona nad doliną Brdy na wysokości 18 metrów od lustra wody. Jej prywotna długość to 120 metrów. Autor projektu jest nieznany. Jest to most o konstrukcji stalowej, kratownicowej z jazdą górną oparty na ażurowych filarach i przęsłach. Przeprawa ma trzy przęsła posadowione na brzegach, na przyczółkach. Podparta jest na trzech filarach wzniesionych na fundamentach ceglanogranitowych. Ostatni skład towarowy przejechał tędy w 1999 roku. Od tego momentu linia kolejowa oficjalnie przestała istnieć. Most był używany wyłącznie jako kładka dla pieszych. Po wiosennych roztopach w 2011 roku doszło do osunięcia ziemi i przeprawa została na kilka lat zamknięta. Dopiero w latach 2012-14 most doczekał się remontu. Został pomalowany i rozbudowany. Pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia dla pieszych i rowerzystów. Od tego momentu most stał się częścią 20-kilometrowej trasy rowerowej łączącej Koronowo z Opławcem. Tekst powstał na podstawie informacji z www.wikipedia.org, znalezionych pod hasłem Most nad Brdą w Koronowie.